I wracamy na Stade de France. Przed nami ostatnie dwie konkurencje. Jeszcze jedna konkurencja Skok z Wyszpań trwa, czyli trzy konkurencje do końca meetingu. Helen O'Beary to dystans 1500 metrów. Pani Helen O'Beary przed chwileczką na Państwa ekrana. Jenny Simpson, Abeba Aregawi 1500 metrów. Pań w klasyfikacji Diamond Race prowadzi wyraźnie po pierwszych trzech biegach Abeba Aregawi 10 punktów, ale Helen O'Beary będzie starała się tę różnicę między Aregawi a nią zmniejszyć. Do tej pory O'Beary 4 punkty, czyli 6 punktów straty do liderki Abeby Aregawi, ale w lepszej dyspozycji ostatnio jest właśnie Helen O'Beary i to ona wygrała prestiżowy bieg miesiąc temu na meetingu Diamentowej Ligi w Stanach Zjednoczonych w Eugene. Tam ustanowiła najlepszy rezultat w tym roku, 3 minuty 57 i 5 setnych. Wspomniałem o Jenny Simpson, wicemistrzyni świata z Moskwy. Jest również Abeba Aregawi, pierwsza na Lidze Europejskiej kilka tygodni temu i oczywiście mistrzyni świata z zeszłego roku z Moskwy. Rekord meetingu należy do Rosjanki Julii Chizhenko z 2006 roku. No i jest bardzo, bardzo dobrym rezultatem. 3 minuty 55 sekund i 68 setnych. Także gdyby dziewczęta chciały pobiec na rekord meetingu, zdecydowanie poprawiłyby tegoroczne najlepsze osiągnięcie właśnie Helen O'Beary z Eugene, czyli 3 minuty 57 setnych i 3 minuty 57 sekund i 5 setnych. Abeba Aregawi i zarówno ona, jak i Helen O'Beary nieco w tyle, ale na początku tej grupy, która tutaj jest tą grupą pościgową, prowadzi Simpson. Na początku dwie zawodniczki dyktujące tempo, Tamara Twierdostóp i Fenobe Wright, Amerykanka i Ukrainka. Nieco szybciej pobiegła Fenobe Wright, Amerykanka. Ona zdecydowanie w przodzie, później za nią Ukrainka, ale tempo tego biegu będzie chyba szybkie. Za chwileczkę zobaczymy międzyczasy. Będziemy wiedzieli, jaki wynik, ewentualnie na jaki wynik będą biegły panie na tym dystansie. Do tej pory trzy biegi w diamentowej lidze na tym dystansie miały miejsce. W Szanghaju Abeba Aregawi zdecydowanie przed Jenny Simpson i Sifan Hassan, Holenderką. Później wspomniany przeze mnie bieg w Eugene. Tam O'Beary wygrywa z Aregawi o niespełna pół sekundy. I w Nowym Jorku Abeba Aregawi wygrywa przed Dawid Sejman i Jenny Simpson. I w tej chwili Ukrainka za chwileczkę chyba będzie kończyła swoją misję prowadzenia tego biegu. Tak, i już została tylko Simpson i za nią O'Beary, Aregawi, Kipyegon i kolejne zawodniczki. Jest tutaj też w czołówce biegu Shannon Robori, Amerykanka, w tym roku 4 minuty 3 sekundy i 36 sekund, ale świetnie idzie Simpson, świetnie sobie radzi, bardzo dobrze, ale już w tej chwili się zaczyna prawdziwe bieganie. 400 metrów do końca i jest szansa na wynik poniżej 4 minut. Bardzo mocno Simpson, czy wytrzyma to tempo, w którym rozpoczęła swój finisz, bardzo długi finisz, ale tutaj Sifan Hassan, Holenderka, wspomniałem o niej przy okazji wyników z poprzednich meetingów, to ona była na trzecim miejscu w Szanghaju, tam pobiegła 4 minuty 1 sekunda i 19 setnych, jest na piątym miejscu w klasyfikacji Diamond Race i to ona będzie z Simpson toczyła walkę, ale nieprawdopodobnie dużo sił zachowała Amerykanka, bo ona jeszcze chyba będzie w stanie zafiniszować na ostatnich 100 metrach. No i popatrzmy, Hassan czy Simpson, Aregawi, O'Beary dalej.
Pacheco. To jest niespodzianka, to jest niespodzianka. Ale zdecydowanie Holenderka na pierwszym miejscu. I tylko teraz pozostaje kwestia czasu, czy będzie najszybciej w tym sezonie. Tak, jest najszybciej. O 400 sekundy pobija rezultat z Eugene Helen Obiri. Liderką od dzisiaj światowych list na dystansie 1500 metrów jest Holenderka Sifan Hassan. To ona wspaniale pobiegła tutaj, wykorzystała, można powiedzieć, wspaniałe prowadzenie, dyktowanie tempa przez bardzo długi okres czasu i drobna korekta w dół. 3 minuty 57 sekund i 3 minuty 57 to jest ponad 2 sekundy 38 setnych szybciej od dotychczasowego rekordu życiowego tej młodej Holenderki. No wspaniały bieg, oczywiście Simpson również rekord życiowy do tej pory pobiegła 3 minuty 58 28 setnych. To był czwarty wynik w tym roku na świecie. Podczas tego samego meetingu, w którym Obiri ustanowiła swój najlepszy, pobiegła najszybciej w tym sezonie, ale Obiri daleko, Aregawi daleko i teraz te dwie zawodniczki muszą się liczyć z Sifan Hassan i Jenny Simpson. My wracamy na skocznię z wyż Kuszcina. Niewiele, 2 metry, 2 centymetry i kończy swój występ Rosjanka nowym rekordem życiowym, a ten rekord życiowy od dzisiaj, od 5 lipca, o nie, zdecydowanie tutaj wymach, rzeczywiście puściła bardzo, bardzo mocno puściła wymach Rosjanka, ale wynik